Szukasz solidnego i trwałego ogrodzenia dla swojego domu? Wybierz sztachetki metalowe od sztachetki.pl. Postaw na jakość i niezawodność. Postaw na www.sztachetki.pl. Jesteśmy na gali KSW, kanał Za Ciosem, Sebastian Szczelek i ze mną bohater walki, której nikt nie potrafi przewidzieć, jak się skończy. Marcin Held, zwycięski Marcin Held. Marcin, jak się czujesz? Cześć, witam was wszystkich. Czuję się dobrze. Świeży, trochę palec u nogi boli, ale tak generalnie. Tu jakieś zadrapania drobne, ale to się zaraz zagoi. Która runda była dla ciebie najcięższa w tym pojedynku? Trudne pytanie. Kurczę, nie wiem, no wiem, że przegrałem drugą rundę na pewno, ale czy ona była taka najcięższa? No tam w tej drugiej rundzie Romek faktycznie mnie dociskał do tej klatki. Nie sprowadził, tak trochę mnie gdzieś tam posadził. Ściągnął na dół w tej rundzie. Ja też generalnie nie miałem planu takiego, żeby gdzieś tam walczyć za pojedynek, bardziej chciałem się tą stójeczkę w tej stójeczce popykać. Więc no wiem, że tą rundę przegrałem, więc jeśli miałbym tak powiedzieć, która była najgorsza, to może pierwsza runda, z tego powodu, że faktycznie tam te kopnięcia na łydkę były mocne i podczas jednego kopnięcia na łydkę podwinął mi się duży paluch i generalnie chyba jakoś się zwichnął, wybił czy coś takiego i później tam podczas chodzenia czułem, że on mi wypada, wpada, wypada, wypada, teraz mam cały siny, ten paluch boli. Więc później mi to trochę przeszkadzało właśnie gdzieś tam nawet przy klatce, jak stawałem, to czułem, że ten paluch wskakuje, więc to było takie niedogodność w tej pierwszej rundzie, rundce, więc tak, no ciężko powiedzieć. Cała walka generalnie była wymagająca, Romek był silny, twardy, mocno kopał, no ale mimo wszystko gdzieś tam w tej stójce czułem się dobrze. Zapaśniczo, no, pomimo tej drugiej rundy, to też myślę, że było ok, ale mocna walka, dobra. Zaskoczyła cię siła fizyczna Romana Szymańskiego i to, że pierwszy ruszył po sprowadzenie? Tak, zaskoczyło mnie właśnie to, że pierwszy w pierwszej rundzie ruszył po sprowadzenie. No ja go finalnie później wywróciłem z tego, ale myślę, że faktycznie odczuł te uderzenia w stójce. Już gdzieś tam przebąkiwaliśmy, planujemy rewanż ale w formule bokserskiej na KSW Epic. Zobaczymy właśnie, jak tutaj się do tego odniosą włodarze KSW, ale generalnie można powiedzieć, że ja Romka wyzwałem, czy gdzieś tam zaproponowałem taką walkę, Romek się zgodził, więc generalnie tutaj w takiej czystej formule bokserskiej bardzo chętnie z nim bym się sprawdził. No tutaj w tej walce wydaje mi się, że właśnie że stójkowo dobrze sobie poradziłem. Że tutaj jakby miał powiedzieć, w czym Romek miał przewagę, to faktycznie w tych kopnięciach na łydkę. No kopywał mi tą łydkę dość mocno na początku, przynajmniej w tej pierwszej rundzie. To byłoby naprawdę bardzo fajne starcie w tej formule pięściarskiej pomiędzy tobą a Romanem. Właśnie Roman teraz tutaj idzie też na wywiady. Marcin, wiemy, że Saladin Parnas przedłużył kontrakt z KSW. Jeśli będą jeszcze jedne lub dwa zwycięstwa z twojej strony, to wasze drogi mogą się przeciąć i taka walka naprawdę by była świetna, ponieważ ty zwiedziłeś wszystkie najlepsze federacje na świecie. Saladin jest królem w KSW, królem w Europie. Myślę, że to na takiej gali KSW Francji byłby strzał dziesiątkę. No myślę, że tak, ale nie wybiegam jeszcze za bardzo w przyszłość. Jestem dopiero po pierwszej wygranej, jeszcze muszę parę tych walk stoczyć, ale myślę, że dojdziemy do tego. Chcesz zostać tylko w kategorii lekkiej, czy rozważasz też pojedynki wyższej kategorii lub ciut tej niższej piórkowej? Nie, zostaję w tej kategorii, w kategorii lekkiej. Wiem, że zrzuciłbym do kategorii piórkowej, ale myślę, że nie ma sensu. Myślę, że nie ma sensu, tutaj się czuję wystarczająco silny, zrobię tą wagę stosunkowo łatwo. Nie chcę sobie zabijać przyjemności z walki tym, że będę się kurczę katował, robił tą wagę nie wiadomo ile kilogramów, więc kategoria lekka to mój dom. Wiem, że trenowałeś w Bastionie Tychy, w Ankosie MMA, ale mam takie jedno pytanie, bo dzisiaj nawet przed walką, jak się z tym spotkałem, zauważyłem w tobie taki niespotykany spokój, całkowicie takiego innego ciebie w ogóle, jakbyś nie był w ogóle tutaj na gali, na walce, tylko jakbyś sobie przyjechał tylko tak oglądać. Byłeś się w ogóle totalnie z boku. Korzystałeś przed tą walką z jakiegoś coacha mentalnego, psychologa? Nie, generalnie ja tak zazwyczaj przed walką właśnie spokojnie do tego podchodzę. Później staram się dopiero te ostatni moment, ostatnie pół godzinki, ostatnią godzinkę przed walką tak trochę nakręcić, ale wydaje mi się, że zbyt wczesnego nakręcania się, że takiego chodzenia zbyt spiętym, nic dobrego nie wynika.
raczej są same minusy niż plusy, więc no tak generalnie właśnie zawsze spokojnie. Mam też fajną ekipę, gdzieś tam takich zaufanych ludzi, spokojnych, którzy z którymi dobrze się zgrywam. No Adrian i Tomasz właśnie zawsze Ci mocno wspierają, teraz też bardzo fajnie Ci pomogli. Czy treningi Vancos MMA okazały się bardzo owocne, których brakowało troszeczkę, mi się wydaje, przed tym poprzednim pojedynkiem z Ahmedem Willą? Przepraszam, Raulem Tutarauli. Czy faktycznie przed tamtym pojedynkiem nie było tych treningów w Ankos MMA tak dużo, ale myślę, że to nie była przyczyna tej porażki. No, przyczyna porażki gdzieś była w głowie. Takie nastawienie, zbyt duża może presja, zbyt duża chęć poddania tej, skończenia tej walki przed czasem, a tutaj to nie była kwestia tych treningów. No ale teraz na pewno te treningi w Ankos MMA dużo mi dały. Tam miałem bardzo dużo mocnych sparring partnerów, i to stójkowo, i zapaśniczo, więc generalnie no, tam obwalić kogoś w Ankosie nie jest łatwo, ale stójkowicze też są tak dobrzy, że no, że generalnie nie było łatwo, więc dlatego wiedziałem, że tutaj sobie w stójce poradzę i czułem się dość pewnie. Trener Andrzej Kościelski wjechał z Jonem Surdu na galę w Czechach, ale na pewno dostał już informację od chłopaków, czyli Ankosiaki dzisiaj 3-0, no i chyba będzie niedługo ten rekord z tamtego roku pobity. No tak, no super, fajnie, cieszę się, że tam chłopakom z Ankosu idzie. Dziękuję bardzo trenerowi Andrzejowi, który bardzo mi pomógł, a dziękuję też Sławkowi Szamocie, trenerowi z Bastionu Tychy, który no, też zrobił dobrą robotę. Więc generalnie no, to taki team Sławek i trener Andrzej to są takie dwóch trenerów, którzy mi dla mnie dużo znaczą, jakby te dwa kluby, Ankos i Bastion. No, cieszę się, że mam takie kluby, które mnie wspierają, które mogę trenować. Wiadomo, nie wiesz co jeszcze ze swoim zdrowiem, z twoim palcem, ale jeśli będzie tak, że będą to jakieś tam drobne urazy, ile czasu dajesz sobie teraz wolnego od maty, kiedy byś chciał wrócić na treningi? Czy daję sobie tydzień takiego całkowicie luzu, wyjeżdżam z rodzinką na wakacje, wracam od razu do roboty, do treningu, wiadomo, na razie na spokojnie. Ale generalnie po tym tygodniu wakacji wracam od razu na matę i trenuję. Nawet jak z palcem coś będzie tak, to buty zapaśnicze i gdzieś tam luźniutko stójeczka można robić, więc jestem gotowy na szybki powrót. Skoro ta walka z Romanem Szymańskim w pięściarstwie, to chyba teraz będziesz troszeczkę więcej tych bokserskich treningów. Ja cały czas robię dużo stójki, więc generalnie no, jeśli faktycznie byłby taki plan, będzie tego trochę więcej. No będzie może tego dużo więcej, ale generalnie stójeczka jest cały czas, dlatego ja właśnie jestem za tym, podobają według mnie takie walki bokserskie, pięściarskie mają sens, bo generalnie to jakby tak ludziom się wydaje, że a gdzie w boksie, a tak naprawdę no, ludzie nie wiedzą, ile zawodnicy MMA tego boksu robią, ile tej stójki się robi, to jest generalnie no, codziennie praktycznie uderzanie, stójka. Więc no, wydaje mi się, że no, jak najbardziej można się w takiej płaszczyźnie sprawdzić. Ja powiem Ci szczerze, że na przykład dla mnie dużo cięższe są sparingi w pięściarstwie z zawodnikami z MMA niż z typowymi pięściarzami, z tego względu, że typowy pięściarz jest już ułożony, mniej więcej wiem, czego się mogę spodziewać, a zawodnik MMA jest nieszablonowy i po prostu nieraz te ciosy idą z takich kątów, po prostu niby te sierpowe są nie jak sierpowe, tylko jak overhandy w ogóle. Ciężko jest przewidzieć. Tak, często jest też inny dystans, inne poruszanie się, więc generalnie dlatego jak była walka Mameda z Adamkiem, ja tak nie skreślałem Mameda, myślałem, że właśnie, że jest w stanie sobie poradzić, zwłaszcza, że to był duża klatka, duża przestrzeń, może jakby to było w małym ringu, wtedy bym stawiał ewidentnie na Tomasza Adamka, bo mógłby gdzieś tam zagonić Mameda do narożnika, ale właśnie w takiej walce na tej większej przestrzeni czułem, że Mamed właśnie będzie miał szansę właśnie przez tą swoją lotność, taką niekonwencjonalność. Indyjska kuchnia w lesie, jak wrócić do Tychów? Kurczę, już nie mogę się doczekać, ale oczywiście, no wracam, jutro wracamy od razu, pierwsze co, na taki trzydaniowy obiad wlatuję, więc zapraszam wszystkich, jak ktoś chce jakiś autograf, coś takiego, wpadam z pucharem, jutro wieczorem, myślę, że nie wiem, około 20, zapraszam. Szafirowy swoim polecam, bardzo dobre jedzenie. Słuchaj, ja teraz byłem często na Śląsku, bo tam mam moją drugą połówkę, przygotowuję się też do walki pięściarskiej we wrześniu, jak wrócisz na salę, to możemy zrobić tak, że wpadnę do Ciebie na trening, wiadomo, dasz mi bęcki i ten, kto przegra sparing, to stawia dobre jedzonko w szafirowym słoniu. zapraszam, jak najbardziej, podejmuję rękawice, jak będziesz tylko miał ochotę, to wpadaj czy na treningi, czy właśnie na walkę. Oczywiście, a później dobre jedzenie u Ciebie w restauracji. Super, dziękuję Ci bardzo. No i zapraszam. Dziękuję. Dzięki. Blachy Minda.
Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl